dniu dzisiejszym przesłuchano podejrzanego Radosława M. Przedstawiono mu zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania ciężkich obrażeń i stanu realnie zagrażającego życiu. Panie prokuratorze, skoro postawiono zarzut, to znaczy, że obrażenia wskazują na to, że mogły one powstać w wyniku działania tego człowieka. Proszę pana, jeżeli postawiono komuś zarzut, to znaczy, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ta konkretna osoba spowodowała te konkretne obrażenia. Co się mogło stać tam w domu? Ja tylko wiem tyle, że głos dziecka słyszałem, jak wołało ała i ała. No i po 15 minutach karetka przyjechała. No, a on wyszedł z domu, wyszedł i krzyczał, jak go złapię, to cię ci nóż w plecy. A kto krzyczał? No ten konkubent Angeliki. No i po 15 minutach przyjechała karetka, no i potem przyjeżdża do mnie policja do domu, prokurator. Dziecko trafiło w stanie bardzo ciężkim, głęboko nieprzytomne, to znaczy niereagujące na bodźce zewnętrzne, z bardzo zaburzonym oddechem. Niemniej akcja serca była zachowana. Czyli panie doktorze, z pana doświadczenia, czy on mógł sam spać z jakiegoś mebla na przykład, czy ma takie obrażenia? Proszę pana, na pewno te obrażenia budziły wątpliwości, stąd nasze zawiadomienie w kierunku odpowiednich organów. Dzisiaj mam też na policji. Nawet zdjęcia widziałam to. Zdjęcie tego chłopca? Tak. Jak on wygląda? Tragiczne, tragiczne. To jest masakra, co z tym chłopcem się stało. Mi aż to łzy poleciały. On miał operację główki, miał. On jest cały połamany. Cały w śniakach. Tylko się nie da opisać, jak on wygląda. Podobno spadł z kredensu. Bez łóżka. Łóżka. Ale no, jeżeli dziecko by spadło z łóżka, tak, to by nie było całe połamane, ani w śniakach, tak?